Temat wykładu to jest temat rzeka. Więc nie oszukujmy się, że wyczerpiemy wszelkie tematy. Dużo interesujących zagadnień założenia pomijam, ale z tego względu też chciałbym na koniec zostawić część na pytania, żebym opowiedział o tych sprawach, które państwa notują, państwa interesują, a nie o tych, które wydaje mi się, że mogłyby państwa Zainteresować. No bo tak naprawdę bierzemy się za cztery z pięciu ksiąg Pięcioksięgu, najważniejszej części Starego Testamentu i dosyć ważnej części Pisma Świętego dla naszego przeżywania wiary. Można powiedzieć, że nie ma lepszej lektury na czas Wielkiego Postu. I Kościół to od początku rozpoznawał, odczytując. Mękę śmierci i zmartwychwstanie Jezusa w kluczu Księgi Wyjścia. Zresztą, jak nie trudno się przekonać nie bez powodu. I z tego też powodu w ramach liturgii godzin na czas Wielkiego Postu przewidziane są dwie istotne Księgi. Jest to Księga Wyjścia i fragmenty z Księgi Kapłańskiej, Księgi Liczb. Jak również powtórzonego prawa, które teraz kończymy czytać, a za chwilę zaczniemy czytać list do Hebrajczyków, który jest wielkim nowotestamentalnym komentarzem do Pięcioksięgu, w szczególności do Księgi Kapłańskiej, o której też parę słów w cudzysłowie zadałem Państwu do przeczytania 21 rozdziałów Księgi Wyjścia. W tym celu, żeby łatwiej było zrozumieć niektóre treści, do których będę się odnosił. Myślę, że dla większości z Państwa to było odświeżenie sobie, przypomnienie, żeby te uwagi na marginesie, które stanowią treść wykładu, były o coś zaczepione, były o coś zawieszone. Tak więc to, co proponuję, to jest raczej kilka kluczy, które mają pomóc, a na pewno nie wykład wyczerpujący. Wykład poświęcony Mojżeszowi. Najważniejszej postaci Starego Testamentu, którego autor y, księgi y, Sracha, y, jednej z najmłodszych y, ksiąg Starego Testamentu, wychwala w taki sposób. Wyprowadził z niego człowieka miłosiernego, który w oczach wszystkich znalazł łaskę, umiłowanego przez Boga i ludzi, Mojżesza, którego pamięć niech będzie błogosławiona. W chwale uczynił go podobnym do świętych i wielkim przez to, że był postrachem nieprzyjaciół. Przez jego słowa położył kres cudownym znakom i wsławił go w obliczu królów. Dał mu przykazania dla jego narodu, pokazał mu rąbek swej chwały. Uświęcił go przez wierność i łagodność i wybrał spośród wszystkich żyjących. Pozwolił mu usłyszeć swój głos, wyprowadził go w ciemne chmury i twarzą w twarz dał mu przykazania, prawo życia i wiedzy, aby Jakuba nauczyć przymierza i rozporządzeń swoich Izraela. Mojżesza pamiętamy przede wszystkim jako tego, który wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej. Ale zanim przejdziemy do samego momentu wyjścia, warto poświęcić parę słów samemu tematowi niewoli. I pierwsza kwestia, którą możemy łatwo wziąć w nawias, a już kilkakrotnie spotkałem się z tym, że to nie jest pytanie, na które odpowiedź jest oczywista: to jak Izraelici znaleźli się w Egipcie? Ponieważ powtarzamy, czytamy o tym wyjściu, o niewoli, natomiast czasem możemy nie skojarzyć, w jaki sposób tam się znaleźli. I w tym temacie informują nas. Ostatnie rozdziały Księgi Rodzaju. Dzieje Jakuba, jego dwunastu synów, a w sposób szczególny Józefa. Józefa sprzedanego przez braci w niewolę kupcom madianickim, który za przyczyną Bożej Opatrzności znajduje się najpierw jako służący, niewolnik w domu urzędnika dworskiego Potifara. Tam po różnych perpetiach udaje mu się awansować na namiestnika króla egipskiego. I dzięki temu może uratować swoją rodzinę z klęski głodu, z klęski nieurodzaju i sprowadza ich do Egiptu. Opuszczają tę ziemię, którą Bóg obiecał Abrahamowi, a przenoszą się do ziemi innej. Już na początku, przed rozpoczęciem Księgi Wyjścia, mamy pewne napięcie. Pewien konflikt między dwoma krainami obiecanymi. Co jest ziemią obiecaną Izraela? Czy jest nią Palestyna, którą Bóg obiecał Abrahamowi, w której jako pasterze, koczownicy mieszkali przez kilka pokoleń, ale w której oprócz grobu Abrahama nie posiadali nic na własność? I ziemia, która nie jest w stanie ich wyżywić w momencie głodu. Czy nie będzie to przypadkiem Egipt, kraina y, położona w delcie Nilu, y, błogosławieństwie y, Nilu, zapewniająca żywność i urodzaj wtedy, y, kiedy w krainach sąsiednich tej żywności y, brakuje? Egipt okazuje się całkiem realną, całkiem sensowną propozycją. Być może Bóg się pomylił, y, a być może trzeba trochę pomyśleć. Za Boga. Ten konflikt, co jest ziemią obiecaną, gdzie jest ziemia wybrania, przewijać się będzie w różnych momentach pielgrzymki narodu wybranego przez pustynię, ale powróci też w sposób szczególny w momencie kryzysu, w czasie zagrożenia najazdami państwa asyryjskiego, najpierw na Królestwo Północne. Później na królestwo południowe, następnie w czasie deportacji, i kolejnego zagrożenia od strony Babilończyków. I wówczas nie jeden raz królowie izraelscy, a potem judejscy, szukać będą pomocy w Egipcie. I to będą piętnować procy, jak choćby Jeremiasz czy Izajasz. To jest też motyw, który pojawia się u bardzo wielu proków. W psalmach, czy w takim szczególnym gatunku literackim, którym są lamentacje, ku Egiptowi wyciągaliśmy ręce bezskutecznie, odwróciliśmy się od ciebie, a szukaliśmy pomocy w Egipcie, który nie był w stanie nam pomóc. Dla czytelników, odbiorców, pięcioksięgu, w szczególności Księgi Wyjścia, a tradycyjnie, Redakcję tych ksiąg datuje się na czas eksportacji, na czas pobytu w Babilonie, czyli jest to wiek VI. wiek szósty, tak naprawdę osiąga się to wcześniej też na siódmy i na piąty. To pytanie, ten moment Egiptu nabierze szczególnego znaczenia. I myślę, że u nas w naszym życiu też możemy starać się szukać pewnych punktów y, oparcia. Y, bo niewola egipska jest niewolą, która bardzo dobrze się zaczęła. Y, jest to łagodna, słodka y, niewola. I y, y, w czasach y, przesiedlenia do Egiptu była najprawdopodobniej najlepszą możliwą opcją. Y, jest to więc przede wszystkim y, na początku pewna przestroga. Przed propozycjami, które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać bardzo atrakcyjnie, natomiast w efekcie mogą prowadzić do kajdan niewoli. Ale można przyjąć też interpretację nieco lżejszą. Pewne rozwiązania w naszym życiu mogą okazać się zbawienne i na czasie, na, w pewnym etapie. Natomiast w pewnym momencie warunki życia mogą się zmienić. Dotyczyć to może tak kościoła, parafii, pewnych grup religijnych, jak również każdego z nas indywidualnie. Określony typ modlitwy, duchowości może mnie przez jakiś czas w sposób doskonały prowadzić do Boga. Ale jeżeli sytuacja się zmieni, a zabraknie pewnej refleksji u mnie, mogę stać się niewolnikiem pewnej formy, podczas gdy ucieknie mi istota a istotą tą jest Boża obecność, Boże prowadzenie. Niewola egipska już na samym początku może pouczyć nas o pewnej uważności, o pewnej czujności, aby nie stracić z przedoczu tego, co w tym momencie najważniejsze. Niewola, trzeba to od początku wspomnieć, jest stanem dosyć wygodnym. I jeden raz Izraelici będą odwoływać się do pobytu w Egipcie jako czasu spokojnego, bezpiecznego, kiedy pozbawieni byli odpowiedzialności i czasem może okazać się, że, nie, że wolność bardziej ciąży niż jej brak. Ale to też coś szczególne. Na samym początku Księgi Wyjścia czytamy słowa dotyczące króla egipskiego. Faraona, który jest zaniepokojony pomnażaniem się y, Izraelitów. I w związku z tym postanawia okay. przedsięwziąć pewne środki, które dzisiaj określilibyśmy jako polityka eugeniczna. Y, co ciekawe, faraon doskonale zdaje sobie sprawę zagrożenia y, dominacją, możliwą dominacją Izraelitów. Y, ale jeżeli ktoś tego nie zauważa, to są to sami Izraelici. Faraon boi się, że mogą się zbuntować, ale nie znajdziemy ani jednej linijki, ani w Księdze Wyjścia, ani w żadnej innej Księdze Pisma Świętego o jakiejkolwiek inicjatywie Izraelitów, żeby wyzwolić się z niewoli. Owszem, usłyszymy głos utyskiwania, który dochodzi do uszy, uszu Boga. Natomiast nie ma żadnej reakcji. Jedyna reakcja, jaka pojawia się, to reakcja dwóch kobiet I, te, i imiona tych dwóch kobiet jako jedynych bohaterek całej tej masy w pierwszym rozdziale Księgi Wyjścia autor biblijny przekazuje nam. Są to Sifra i Puła, czyli dwie położne egipskie. Nie były mężczyznami, nie były ojcami rodów, nie były predystynowane w tej kulturze, aby wziąć inicjatywę w swoje ręce. Ale nie pochodziły nawet... Z narodu izraelskiego. I to one jako jedyne reagują. Mojżesz zostaje ocalony, ocalony przez swoją matkę i siostrę, złożony w koszu wiklinowym i spuszczony na łaskę i niełaskę Nilu, rzeki, która daje błogosławieństwo, ale która jest też niebezpiecznym żywiołem. I mamy tutaj już pewne ważne nawiązanie do innego tropu biblijnego, w którym również pojawia się motyw wody, jako żywiołu niebezpieczeństwa, ale również motyw ocalenia. Chodzi o dzieje Noego i arkę zbudowaną przez Niego. Otóż nie bez powodu w oryginale dokładnie to samo słowo opisuje Arkę Noego. To tę arkę, ten kosz, w którym Mojżesz zostaje ocalony. Mamy pewną paralelę, pewną równoległość między tym a tamtym ocaleniem. I dzięki temu ocaleniu Mojżesz awansuje, trafia na dwór faraona. Można powiedzieć, ma wszelkie szanse być tym, który wyzwoli Izraelitów z niewoli. Natomiast paradoksalnie to nie ten czas, nie ta pozycja pozwoli mu być wodzem swojego narodu. Następuje moment szczególnego rozczarowania. Mojżesz interweniuje, widząc pewnego Egipcjanina okładającego jednego z jego współziomków i zabija żołnierza. Wiadomość o tym rozprzestrzenia się i musi uciekać. Jest to potrójne rozczarowanie. Po pierwsze, rozczarowanie swoją misją i swoimi możliwościami, bo nagle okazuje się, że nie jest aż tak ważnym człowiekiem w Egipcie. Jego też dosięgnie sprawiedliwość. Poczucie rozczarowania swoimi siłami. No bo tak naprawdę, co miało pomóc Izraelitom zabicie jednego żołnierza egipskiego, czemu to miało służyć? No niczemu. Nic realnego, żadnej realnej korzyści nie dałoby się z tego wyprowadzić. Ale jest to też rozczarowanie swoim ludem, bo zaraz potem, kiedy Mojżesz przychodzi pogodzić swoich rodaków, oni mówią: Kto cię ustanowił sędzią między nami? Co tobie do nas? Nie chcemy twoich sądów, nie chcemy twojej sprawiedliwości. Czy zabijesz nas tak, jak tego Egipcjanina? Mojżesz może i chce być. Wodzem swojego ludu, ma pozycję, która mogłaby mu to umożliwić, ale jego lud wcale go nie chce. Co więcej, możemy tu znaleźć też pewną aluzję co do tego, że plotka o zabójstwie Egipcjanina rozniosła się z, przez usta Hebrajczyków i to być może dzięki ich plotkarstwu będzie musiał zaraz ratować się ucieczką. Ale jest to też. Myślę bardzo ważny wymiar porażki, który określilibyśmy słowem grzech, bo zabójstwo jest grzechem. I chociaż prawo nie zostało jeszcze nadane, chociaż tablice dziesięciu przykazań nie zostały jeszcze wykupione, Mojżesz, prawodawca, a jako taki zostanie przedstawiony. Dla Izraelitów nie jest człowiekiem bez grzechu, nie jest człowiekiem, który nie potrzebowałby nawrócenia. Życie Mojżesza symbolicznie Biblia dzieli na trzy okresy, wyznaczone liczbą 40 lat. Oczywiście nie musimy ich interpretować w sposób dosłowny. Natomiast te 40 lat ma stanowić pewien zamknięty okres czasu. 40 lat na dworze Faraona i 40 lat razem z plemionami madianickimi, które przygarną Mojżesza. Mojżesz stanie się zięciem jednego z wodzów plemion madianickich, Jetry, o którym tradycja mówi, że był miejscowym kapłanem, da mu za córkę, za żonę swoją córkę Seforę i Mojżesz gdzieś przez te kolejne 40 lat swojego życia będzie sobie egzystował na granicach ówczesnego świata. Mógłby powiedzieć: Panie Boże, nie chciałeś mojej interwencji, nie chciałeś, żebym wyzwolił lud, żebym wykorzystał tę pozycję, którą mi dałeś, to ja się wycofuję, jakoś się urządzę. Nie potrzebujesz mnie? Widać, tak chcesz, ja. Tej misji Ciebie też potrzebować nie muszę. Mojżesz najważniejsza postać Starego Testamentu. Dwie trzecie swojego życia przeżywa poza swoim ludem. A jeżeli by popatrzeć też na kontekst ziemi, ko której ma prowadzić, to przez całe życie do niej nie wejdzie. Cały czas jest gdzieś na tym skraju. I właśnie na skraju Bóg postanawia spotkać Mojżesza. Możesz ucieka poza granice cywilizowanego świata, i właśnie poza tymi granicami Bóg go spotyka na wzgórzach pustyni Syjan, Syjon, Synaj przepraszam, w znaku płonącego krzewu. Jest to jedno z ważniejszych. Wydarzeń w historii zbawienia, które pewnie można by przez cały cykl spotkań Dominikańskiej Szkoły Wiary komentować, pozwolą Państwo na kilka wskazówek. Po pierwsze, czego nie widać na pierwszy rzut oka, to to objawienie ma dosyć szczególne aluzje. Aluzje, które dla nas mogą być nieczytelne. Natomiast dla Izraelitów, którzy Czytali, słuchali słów tej księgi, tego opisu i doświadczyli, albo osobiście, albo z opowieści swoich rodziców, ponieważ byli już na wygnaniu, tego, jak wyglądała świątynia jerozolimska, jak wyglądał w niej klucz. Dla nich pewne aluzje były bardzo czytelne. Bo mamy krzew, który płoni i nie spala się, a tym co było ważnym elementem świątyni jerozolimskiej, był ogień ofiar, które płonęły i były składane bezustannie. Dym ofiar unosił się bez przerwy. Ogień nie gasł. Y, zatem y, znak krzewu może być aluzją do ołtarza ofiarnego. Ale mamy też te znaczące słowa do Mojżesza: Zdejmij sandały z nóg twoich, ponieważ ziemia, na której stoisz. Jest ziemią świętą. Ziemia święta, świętość to były pewne wyznaczniki świątyni. Jeżeli kojarzą Państwo, sama świątynia była podzielona na pewne strefy, i w zależności od tego, od pozycji w społeczności religijnej, Izraelita, czy znaczy generalnie człowiek, mógł wchodzić do pewnych rejonów lub nie. Był dziedziniec Pogan, był dziedziniec kobiet, dziedziniec Izraela, dziedziniec kapłański, a wreszcie było miejsce święte i święte świętych, do którego tego ostatniego tylko arcykapłan mógł wchodzić i to tylko raz w roku. Do tej okazji jeszcze powrócę. Kiedy Rzymianie odebrali Izraelitom znaczną część praw, Władzy sądzenia. Między innymi odebrali prawo wyznaczania wyroków śmierci. Co myślę, powinniśmy dobrze kojarzyć chociażby z Ewangelii Wielkopiątkowej, kiedy Sanhedryn, wysłańcy Sanhedrynu przychodzą do Piłata, aby wydał wyrok śmierci na Jezusa, ponieważ, jak tłumaczą, nie wolno im nikogo zabić. Ale była jedna szczególna sytuacja, w której prawo. Rzymskie praktyka rzymska dopuszczała wyrok śmierci bez odniesienia się do trybunału rzymskiego. Było to zbezczeszczenie świątyni, wejście na teren, który nie przysługiwał, za to groziła śmierć na miejscu. Stąd przy wejściu do dziedzińca Izraela umieszczone były napisy w kilku ówczesnych, ogólnoświatowych językach, ostrzegających cudzoziemców. Co grozi? Jest to śmierć bez wyroku, bez pytania, na miejscu. I do dzisiaj pobożni Izraelici, pobożni Żydzi mają zakaz wstępu na dziedziniec świątynny. Z tego powodu, że mimo badań archeologów nie ma całkowitej pewności co do tego, gdzie która strefa znajdowała się. A te ziemie pozostają już na wieki świętymi. Stąd. Ten wymiar świętości, który dla nas y, może nie być oczywisty, y, dla y, żydowskich, y, hebrajskich czytelników, słuchaczy tej księgi, y, był jednoznacznym skojarzeniem. W końcu imię, które zostaje tutaj objawione, i znowuż wątek, który pojawia się w literaturze biblijnej, szczególnie w psalmach. Świątynia nazwana jest miejscem, nad którym wezwane jest imię Boże. Y, w tym opowiadaniu to imię zostaje objawione. Zostaje objawione, ale trzeba by powiedzieć, że być może więcej pozostaje skryte niż odsłonięte w tym opisie. Bo zaczynając od początku to my tak naprawdę nie wiemy skąd pochodzi imię Jahwe. Bibliści wskazują, że być może samo imię jest pochodne co do imienia jednego z bóstw Plemion synajskich, czyli to, to imię, samo słowo zostało przejęte od jakiegoś plemienia. Nie wiemy też za, na dobrą sprawę, jak się wymawia, ponieważ tekst oryginalny, tekst hebrajski, nie zawierał samogłosek i nie czytano ze względu na szacunek dla tego imienia, imienia Jahwe, wstawiając w to miejsce Adonaj albo Elohim, czyli Pan. Natomiast jeżeli wstawiano samogłoski, to były to samogłoski jednego z tych dwóch pozostałych określeń zastępczych wobec imienia Bożego, i możemy być co do jednej rzeczy pewni, że w ten sposób na pewno tego nie, nie, nie czytano. Chodziło o zakrycie, o ukrycie prawdziwej pisowni ze względu na szacunek, z obawy przed zbezrzeszczeniem, z nadużyciem tego imienia. Tekst biblijny podaje jednak pewne wytłumaczenie. Utożsamia to imię ze słowami Boga: Jestem, który jestem. I znowuż, co do interpretacji tych słynnych słów, jest ich jest kilka możliwości. Na początek wspomnę jedynie o popularnej w teologii katolickiej interpretacji związanej ze scholastyką która interpretuje to w kluczu filozoficznym. Jestem, który jestem, to znaczy moją istotą jest moje istnienie. Nie będę tego tematu rozwijał, bo wymagałby dużej dygresji. Tym z Państwa, którzy no, nie mieli okazji zagłębiać się w filozofię scholastyczną czy starożytną, dodam, że był to bardzo ważny element utożsamienia Boga filozofów starożytności grecko-rzymskiej z Bogiem biblijnym. Ten Bóg, którego można odkryć rozumem, jest tym samym Bogiem, o którym mówi Pismo Święte, i to był w dyskusji na temat granic wiary i wiedzy, był to bardzo ważny moment w rozwoju teologii, w rozwoju filozofii. Ale drugi bardzo ważny wymiar tego imienia, wymiar interpretacji, myślę, że bardzo bliski. Czytelnikowi biblijnemu, to jest wymiar obecności. Jestem, który jestem, znaczy jestem z Tobą, jestem przy Tobie. I w tej samym opowiadaniu Bóg mówi, że doszedł do Jego uszu krzyk wołanie Izraelitów, wejrzał na ich udrękę i postanowił zareagować. Jestem, który jestem z Tobą, jestem przy Tobie i nie opuszczę Cię. Choćby wydawało ci się, że zapomniałem o Tobie, ja nad Tobą czuwam. Bardzo ważne słowa w odniesieniu do biblijnego Izraela, ale myślę, że też bardzo ważne w historii samego Mojżesza, który gdzieś tam wycofał się. I w końcu jeszcze jeden wymiar. Bo po tych słowach Jestem, należałoby usłyszeć słowa No dobrze, ale kim jesteś? Jaki jesteś? I tego Bóg nie dopowiada. To jest też bardzo ważna intuicja, która będzie pojawiała się w kilku miejscach w związku z nadaniem prawa pewnej nieuchwytności Boga, tego, że nie da się zamknąć w jednej formule, nie da zamknąć się w jednych prostych słowach. Ale myślę, że też bardzo ważny wątek znajdziemy w Ewangelii. W pierwszym rozdziale Ewangelii Świętego Jana, Jezus po chrzcie przechadza się na Diodanym, Jan wskazuje go dwóm swoim uczniom, którzy podążają za Jezusem. Jezus zadaje im pytanie, czego szukacie? Na odpowiadają, nauczycielu, gdzie mieszkasz? I Jezus odpowiada, chodźcie, a zobaczycie. Gdzie mieszkasz? Ale znowu, żebyśmy wczytali się, wgłębili w oryginał, gdzie przebywasz, gdzie przebywasz, co jest Twoją istotą, co jest Twoim domem, co jest Tobie najbardziej właściwe. I Jezus też im nie odpowiada, ale mówi, chodźcie, a zobaczycie. Jeżeli interesuje Was teoria, to na nic wam ona. Po co wam jeszcze jedna kolejna ciekawostka? Natomiast oferuje wam życie ze mną, oferuje wam wspólnotę. Przyjdźcie dzielić ze mną życie, a wówczas nie tylko poznacie, kim jestem, ale i odmienicie wasze życie. I finał tego znajdziemy w Mowie Pożegnalnej w Ewangelii Świętego Jana, kiedy Jezus mówi o tym, że trwa w Ojcu. I tu mamy cały czas to samo słowo: mieszkać, trwać, przebywać. Kto trwa we mnie, ten trwa w Ojcu. Jak ja trwam w Ojcu, tak wy będziecie trwać w Ojcu. Dopełnienie tej obietnicy, którą Jezus daje na samym początku swoim uczniom. I myślę, że bardzo podobny wątek możemy znaleźć również w tekście Księgi Wyjścia. Bóg zaprasza Mojżesza, żeby poszedł z Nim. Przedstawia się jako Bóg Jego Ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I chce teraz być Bogiem Mojżesza. Oferuje Mu podzielenie, współdzielenie historii. Tylko że Mojżesz musi odpowiedzieć, czy wpuści Jego do swojej historii. Czy Bóg będzie też Bogiem Jego, czyli Bogiem Mojżesza. I jest to myślę, że też bardzo ważny wątek w odniesieniu do naszego życia wiarą. Często dzielimy nieraz sztucznie wiarę na wiarę odziedziczoną, na wiarę zaświadczoną i na wiarę przeżytą. I pewnie w życiu każdego z nas w różnym stopniu te rodzaje wiary, te źródła wiary miały różny udział. Ktoś być może więcej wyniósł z domu, ktoś spotkał niesamowite świadectwo na swojej drodze, ludzi, którzy go do Boga do, poprowadzili, a ktoś być może miał jakieś niesamowite doświadczenie Boga w swoim życiu. To, co myślę, jest ważne naszego życia duchowego, żeby nie przeciwstawiać sobie, nie wartościować, nie porównywać tych źródeł wiary, ale starać się widzieć je wspólnie, patrzeć, w jaki sposób jedno drugie podbudowuje. I Bóg zaprasza Mojżesza, żeby kontynuował swoje życie, ale kontynuował je już z Nim. W tym celu wraca do Egiptu. Aby za pośrednictwem znaków przekonać najpierw swój lud do siebie i do Boga, a następnie do faraona, faraona, aby wyprowadził lud z Egiptu. I tu pojawia się bardzo ważny wątek dla tej księgi, który prawie całkowicie pominę, co Państwa będzie interesowało, to zostawiam to na czas pytań, bo ta księga jest pełna cudów. I pierwszy cud znajduje się już w momencie powołania Mojżesza. Cud krzewu, który płonie, a nie spala się. I oczywiście możemy patrzeć na to przez ten wymiar symboliczny, który starałem się przybliżyć. Ale ktoś mógłby zauważyć, no, że każdy cud ma jakąś fizjologię, próbować tłumaczyć fizjologię cudu. I między innymi bibliści zauważają, że na Półwyspie Synajskim istnieje pewien szczególny krzew, który wydziela olejki eteryczne, które pod wpływem temperatury płoną. Mamy wytłumaczone, dlaczego sam płonie, a dlaczego się nie spala. To myślę, że ci z Państwa, którzy kiedyś bawili się w młodego chemika albo pasjonowali się pokazami iluzjonistycznymi, y, powinni skojarzyć ten trop. Y, odkurzając y, z mojej pamięci, y, też czas mojej fascynacji eksperymentami chemicznymi, y, znana i słynna sztuczka z płonącą ręką y, magika y, polega po pierwsze w przypadku mężczyzn na depilacji bo jest to kluczem do sukcesu, a następnie na polaniu ręki alkoholem. Alkohol, który ma niższą temperaturę spalania, będzie się spalał, a jednocześnie będzie chronił i chłodził rękę przed spaleniem. I analogiczny mechanizm zachodzi w tym krzewie pustynnym. Ktoś mógłby powiedzieć: Mamy oto zdekonstruowany mit, zdekonstruowany cud. Natomiast czy tak naprawdę rozwiązuje nam to problem, czy go przypadkiem nam nie pogłębia? Bo jeżeli uznamy, że Mojżesz przez 40 lat pasał te owce na Półwyspie, pasał w tych okolicach, to raczej z dużym prawdopodobieństwem, że jest to typowe zjawisko, nieraz je widział. Pytanie zatem nie jest o to, jak ten krzew w sposób cudowny płonął, a nie spalał się, ale co się takiego stało, że Mojżesza to zafrapowało? Istotą znaków biblijnych nie jest ich niezwykłość. Istotą znaków jest to, na co wskazują. Forma jest podporządkowana temu, na co wskazują. I taki też wymiar będą miały te znaki, które nazwalibyśmy znakami negatywnymi, czyli plagi egipskie. One są cudowne, moglibyśmy próbować je tłumaczyć w sposób naturalny. Ale o wiele ważniejsze od ich mechanizmu jest to, co one oznaczają. Znak, choćby był najpiękniejszy, będzie bezużyteczny, jeżeli do niczego nie będzie odsyłał. A te znaki mają do jednego odsyłać. Mają pokazać faraonowi, aby ugiął się przed Bogiem i pozwolił wyjść jego ludowi. Bóg upomina się o prawa swojego ludu, upomina się za pomocą Przytoczonych łącznie dziesięciu plag to jest powiedzmy taka suma, bo różne tradycje podają różną ich ilość. To, co ważne w tych znakach, to za zaczynają opierać się na pewnym przeciwieństwie. Będziemy mieć jasność i ciemność, życie i śmierć. Drugi ważny wymiar to jest wymiar selekcji. Plagi dotykają Egipcjan, ale Izraelici. Pozostają bezpieczni. Plagi zostają im oszczędzone. I w sposób szczególny widać to w dwóch ostatnich plagach. W pladze ciemności, kiedy Egipt pokrywają ciemności, ale miejscowości, wsie izraelskie zostają w jasności. I ostatnią plagę, plagę wyjścia, czyli plagę pierworodnych. Kiedy Izraelici mają oznaczyć swoje domy krwią Baranka Paschalnego. Bóg zabije wszystko, co pierworodne w Egipcie, ale oszczędzi tych, na których drzwiach ujrzy krew Baranka. Krew Baranka będzie krwią ocalenia. To jest wątek niesamowicie nośny. Powróci on w kilku miejscach Pisma Świętego. Po pierwsze w księdze Ezechiela w dziewiątym rozdziale, kiedy Bóg ma dokonać sądu już nie nad Egiptem, ale nad Jerozolimą, która odeszła od Niego. Jerozolima, świątynia, stała się miejscem przekleństwa, nie kultu, ale bezszczęścia Bożego imienia. I Bóg wysyła aniołów śmierci, aby ukarali nieposłusznych, zbuntowanych Izraelitów. Wcześniej jednak, Każe oznaczyć tych, którzy pozostali wierni, znakiem taf, znakiem, który nie bez powodu pokrywa się ze znakiem krzyża. I nie bez powodu ten wątek wykorzysta również autor apokalipsy świętego Jana. W siódmym rozdziale przed dopełnieniem plak, każe, anioł każe wstrzymać zagładę. Aby opieczętować wybranych znakiem krzyża. W tym znaku zwyciężą, w tym znaku zostaną ocaleni. Ponownie pojawia się krew Baranka. I ten znak, który mógł wydawać się, może nam wydawać się bardzo symboliczny, w życiu czytelników, szczególnie Apokalipsy, świętego Jana, był bardzo niebanalny ponieważ tam pojawia się już podwójne oznaczenie. Bo oznaczeni są nie tylko ci pozytywni, ci, którzy wybierają baranka, ale obok znaku baranka pojawia się znak bestii, y, znamie, które przyjmują wszyscy, y, którzy poddają się pod jej panowanie, którzy zgadzają się y, oddawać boski kult Cezarowi. Y, y, I mamy do czynienia z pewnym paradoksem, z pewną zmianą sytuacji, bo dzisiaj znak krzyża jest, jeżeli nie wyrokiem śmierci, to znakiem wyłączenia ze społeczności, znakiem stanięcia gdzieś na uboczu. Natomiast ci, którzy noszą znamie bestii, mają z tego profity. W momencie odsłonięcia, w momencie dopełnienia objawienia, sytuacja się odwróci. Znamie bestii Zamieni się we wrzody. Jest to odwołanie do jednej, do innej plagi egipskiej. Natomiast ci, którzy noszą znamię Baranka, zostaną ocaleni. Ten znak, który dzisiaj w Waszym życiu jest znakiem prześladowania, a być może śmierci, jest dla Was znakiem zwycięstwa. Apokalipsa nie bez powodu nazywana jest księgą nadziei, Z księgą nadziei dla Kościoła. Prześladowanego dla kościoła zmagającego się z cierpieniami, ze światem, który został odkupiony, ale jeszcze ten triumf nie doszedł do końca, jeszcze nie objawił się w każdej dziedzinie życia. I możemy wspomnieć dwa inne obrazy z historii kościoła. Jeden związany, to jest taka historia, która zawsze mnie ujmuje, z męczennikami japońskimi którym, aby w ramach walki z chrześcijaństwem kazano na drogach, a w sposób szczególny przy bramach miejskich, rozrzucać krzyże, aby zmusić chrześcijan do deptania ich. Kto odmówił deptania, był automatycznie wyłapywany i zabierany do więzienia. Chrześcijanie stanęli przed wyborem. Albo zbezczeszczą znak swojego zbawienia, albo poniosą śmierć. No, albo była jeszcze inna opcja, że pozostaną w domach i zostaną wyłączeni ze społeczności, co czasem mogło oznaczać głód, bo po trzeba było wyruszyć na targ, udać się gdzieś po nie. Ale mamy też przykład bardzo współczesny. my się tutaj o kościele koptyjskim, w którym zachował się przepiękny zwyczaj tatuowania znaków krzyża. Żeby nawet w tym momencie, kiedy moim ustom, Zabraknie odwagi i śmiałości do wyzwania, wyznania wiary. Ten znak, który nosi moje ciało, zaświadczył za mnie. Znak krzyża, znak krwi baranka staje się dla nas znakiem ocalenia. I tak ta krew baranka była znakiem ocalenia dla Izraelitów. Na pamiątkę. Tego ocalenia mają obchodzić święto Pasch, czyli dokładnie to święto, do którego przygotowujemy się również my przez okres Wielkiego Postu. Tam okres przygotowania był nieco krótszy, ponieważ stanowił z lekka dwa tygodnie, tydzień przygotowania dalszego, tydzień przygotowania bliższego. Samo święto jest starsze niż wyjście Izraelitów z Egiptu. Tradycyjnie to wyjście datuje się na XIII wiek przed Chrystusem. Oczywiście ilu biblistów, ilu badaczy, tyle opinii, stąd najbezpieczniejsza jest tradycyjna opcja, z którą zapewne nikt się dzisiaj nie zgadza. Ale ponieważ nie ma innej, trzymajmy się tej. Sam zwyczaj był, tak jak powiedziałem, starszy. Wiązał się z dwoma tradycjami, powiedzielibyśmy, przed biblijnymi, przed, przed objawieniem. Tradycją pasterską i rolniczą. Na rozpoczęcie Nowego Roku, a mamy przecież wiosnę, pasterzy wyprowadzali trzody i, aby zapewnić sobie pomyślność, składali ofiarę z młodego, nieskalanego baranka. Nie łamali kości, ponieważ miała być to zapowiedź życia. A to łamanie byłoby znakiem śmierci, pewnego końca nieodwracalności. Ten znak zostanie w uczcie paschalnej i podkreślony będzie również przez świętego Jana w opisie męki Jezusa. Rolnicy z kolei wyrzucali stal kwas, aby upiec pierwsze chleby, niekwaszone, znak zaufania, że w tym roku plony będą wystarczające, aby żywić się nowym chlebem. I te dwie tradycje, naturalne, poza Zostały zaadaptowane i są świętowane już nie ze względu na okoliczności kalendarza rolniczego, ale ze względu na wydarzenie, które upamiętniają. Wydarzenie Boga, który upomina się o swój lud i wyprowadza z Egiptu. Pascha, no, tu też jest całe wielkie dociekanie, co to słowo znaczy. Znowu, najprawdopodobniej oznaczało uderzenie. I chodzi tutaj o odwołanie do uderzenia Anioła Śmierci. Natomiast już przy przekładzie greckim i yy, interpretacji chrześcijańskiej podkreślano moment przejścia: przejścia, czyli wyjścia przejścia Anioła Śmierci, ale potem również przejścia przez Morze Czerwone, a to, co interesowało chrześcijan, no przejścia Jezusa yy, przez śmierć do życia. Bo taki jest wymiar Paschy chrześcijańskiej. Tym z Państwa, którzy są bardziej dociekliwi historycznie, oczywiście należy się pewne wyjaśnienie, myślę, że zdroworozsądkowe, że trudno przypuszczać, żeby te kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy Izraelitów jedną kolumną, raz, dwa, w jednej nocy wyruszyło z Egiptu opis, jest opisem skracającym, konsolidującym w jedno wydarzenie coś, co najprawdopodobniej rozciągało się być może nawet na kilka dziesięcioleci. Yy, a jest skonsolidowany po to, żeby podkreślić to, co jest istotne. A istotą jest to, że przyczyną, źródłem wyzwolenia jest Boża interwencja. Choćby odbywała się ona wielofalowo, na, w kilku etapach. Łączy to Jedyność Bożego Działania. Zresztą w samym tekście mamy też pewne dwuznaczności, bo raz czytamy o faraonie, który wypędza wręcz Izraelitów, bo są źródłem przekleństwa, niepowodzenia, a zaraz potem mamy o faraonie, który dowiaduje się o ucieczce i goni. Te tradycje są w jakiś sposób uzgodnione. No, możemy założyć, że faraon zmienił zdanie. Natomiast mogą również świadczyć po prostu, być pozostałością kilku różnych tradycji wyjściowych. Izraelici wychodzą z Egiptu, z ziemi ciemności, z ziemi grzechu, z ziemi niewoli, aby iść za Mojżeszem, z Bogiem, do ziemi przez Jego wybranej. I to również w sposób bardzo jasny. Przejęła symbolika chrześcijańska, pewną pierwotną orientację świata. Kierunek wymarszu będzie z zachodu na wschód, z Egiptu przez Półwysep Synajski w stronę Palestyny. Dzisiaj byśmy pewnie bardziej powiedzieli, że był to kierunek północno-wschodni, a liczy się ta orientacja wschód-zachód. I wyznajemy to również w znaku krzyża. Kiedy modlimy się, wówczas wyznajemy wiarę w istotę chrześcijaństwa, w istotę Bożego Oręcia dla nas, wiarę w to, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg mamy orientację pionową niebo, ziemia prawdziwy Bóg stąpił na Ziemię i stał się człowiekiem. Aby przeprowadzić nas ze strony lewej, gorszej, zachodniej, z ciemności Egiptu, z grzechu, do życia na wschód, do nowej ziemi obiecanej, znak krzyża, znak krwi, znak baranka staje się również znakiem naszego ocalenia. I po krótkiej przerwie zapraszam Państwa wspólnie na pustynię, w której również sporo będzie się działo.